Na ukończeniu są dwa obiekty mostowe przy ulicy Wrocławskiej i Trzcińskiej. Gotowe są wszystkie przepusty, a na niektórych odcinkach pojawiła się już masa bitumiczna. Lada dzień prace w tym zakresie mają ruszyć pełną parą w pozostałych miejscach. Jest praktycznie już ponad 60% prac zrealizowanych, zafakturowanych na 32 miliony. Przypomnę, że cała wartość to jest ponad 51 milionów złotych. A chcieliśmy dzisiaj zaprosić z tego względu, że za moment nie poznamy tej obwodnicy, bo na całej długości będzie już kładziona masa, bezpośrednio masa ścieralna. Udało nam się już do tej pory ułożyć 12 tysięcy ton masy. Zostało jeszcze 25 tysięcy. Firma Budimex pomału przymierza się także do budowy ronda na ulicy Wrocławskiej. Prace mają rozpocząć się w październiku, tak więc będą utrudnienia w ruchu. Będą utrudnienia w ruchu, aczkolwiek nie powinny być bardzo uciążliwe dla kierowców, ponieważ nie będziemy tutaj wprowadzać wahadła i sygnalizacji świetlnej, tylko będziemy zmieniać szerokość pasów i przesuwać kierowców na dostępnym obszarze. Jak na razie prace idą bez większych problemów, a nad wszystkim czuwa Miejski Zarząd Dróg i Mostów, który nadzoruje tę inwestycję. Można by powiedzieć, że cel mamy wspólny. My chcemy wybudować obwodnicę, wykonawca chce wybudować obwodnicę. Motywację mamy może inną, bo Budimex chce wystawić fakturę i otrzymać wynagrodzenie. My chcemy odciążyć ruch z ulicy Wrocławskiej i przerzucić wreszcie na obwodnicę Maciejowej. Chciałbym przypomnieć, że koniec zadania to jest pierwszy kwartał 2019 roku. Tak, to termin ten nie jest w ogóle zagrożony, a może uda się nam zrealizować wcześniej. Jednak wszystkie strony zaangażowane przy tej inwestycji podkreślały, że nie szybkość wykonania zadania jest tu najważniejsza, a jakość.